Dobrze. Witam Państwa. Dzisiaj mamy poniedziałek, marcowy poniedziałek, 6 marca, godzina 12:07. Czas na webinar dotyczący rynku walutowego. Ja nazywam się Marek Rogalski, jestem głównym analitykiem walutowym w domu maklerskim BOŚ i najbliższe 90 minut, czyli do 13:37 będziemy sobie dyskutować o tym, co się na walutach działo, no i też co tutaj może się na walutach zadziać. Naszym oczywiście wyznacznikiem będzie tygodnik FX, czyli piątkowy raport, który jest zamieszczany na stronie www.bossa.fx.pl. Raport, gdzie no, staramy się w miarę w taki skondensowany sposób przekazać Państwu to, co się na rynku w minionym tygodniu działo i też na co warto by zwrócić uwagę w kolejnych dniach, co może być tutaj kluczowe. Oczywiście, tak Państwo pewnie już dostrzegli, ten raport, ten tygodnik FX nie ma zbyt dużo wykresów. Nie ma też takich omówień wzajemnych relacji walutowych. No wiadomo, tekst pisany zawsze będzie mniejszy niż słowo mówione, więc od tego właśnie jest webinar, jest takim właśnie przedłużeniem tego, co Państwo mogą w tym tygodniku FX znaleźć, więc jako się mówi, zaczynamy, tak? Jeszcze przed zaczęciem taka drobna dygresja, że to, co Państwo będą sobie słuchać, oglądać, to nie jest rekomendacja, jest to wyraz wiedzy autora webinara, czyli mojej, wyraz poglądów i no i on po prostu nie jest tutaj dla Państwa formą rekomendacji. Niemniej wiedza lat 23, jeżeli chodzi o giełdę, i lat 14, jeżeli chodzi o rynek walutowy, więc myślę, że dość duża i cenna i warta tego, żeby Państwu ją przekazać. Przechodzimy już w takim razie do meritum. Ja pozwolę sobie pokazać Państwu nasz tygodnik FX, który właśnie, tak wspomniałem, w piątki na stronie www.bossa.fx, tam gdzie są raporty, na samym dole wisi. On jest publikowany w PDF-ie. Z racji tego, że no, stron to jest dużo, 14-15 stron z reguły mamy tego tekstu. Jak zawsze zaczniemy od tego, co się dzieje na dolarze, potem przejdziemy sobie do tego, co się dzieje na euro. No i właśnie, tak w dużym skrócie, dolar w zeszłym tygodniu. Ja myślę, że opisać go można w bardzo prosty sposób, tą tutaj tabelką. 79,7% szans na to, że 15 marca, czyli w przyszłym tygodniu, Fed podniesie stopy procentowe. To oczywiście jest wycena na bazie kontraktów z giełdy w Chicago, kontraktów na stopę procentową, natomiast no, też może spotkać się oczekiwania, które na przykład liczy sobie Bloomberg, tam jest to powyżej już 80% od kilku dni, więc tak naprawdę ta podwyżka, można powiedzieć w dużym skrócie, jest już w cenie dolara. I też drugi opis tego stanu rzeczy to jest wykres koszyka dolarowego i widzimy za ostatni tydzień, to jest o ta właśnie świeczka. Fakt faktem, że jest to dalej doji, bo mamy i tutaj cień od góry, cień od dołu, natomiast no, ten korpus biały jest większy niż poprzednie korpusy i generalnie zanegowaliśmy nieco tutaj wymowę tego doji sprzed 3 tygodni, które to wyglądało słabo. Natomiast co jest ciekawe, to to, że
Rynek ma pewne problemy ze wzrostami, więc to nie jest tak, że dolar już jest silny i możemy spać spokojnie. To dobrze widać, jak wyjdziemy sobie wykres dzienny koszyka BOSSA USD. I na ujęciu dziennym uwagę zwraca taka trochę drobnostka, ale zobaczmy. Linia trendu wzrostowego oparta o kilka minimów z początku lutego. 22 lutego, potem 6 lutego, 9 lutego, 14 lutego i na tym koniec. Potem to następuje włamanie w dół, w połowie lutego i od tego momentu ta linia zaczyna pełnić taką rolę rosnącej linii, ale już oporu, a nie wsparcia. I teraz no, powstaje pytanie, na ile ta linia zacznie rzeczywiście pełnić rolę oporu i będzie jakby ograniczała rynek przed nadmierną zwyżką dolara. To dobrze widać było w piątek. W ogóle piątek był takim ciekawym bardzo dniem, bo w piątek mieliśmy wypowiedź szeregu członków Fedu. To będą w ogóle ten tydzień poprzedni był dość ciekawy, bo mieliśmy wypowiedzi członków Fed, ale coś ciekawe, głównie wypowiedzi tych członków Fed, którzy mają prawo głosu w FOMC, czyli w Komitecie Czwartego Rynku, czyli w tym ciele, które głosuje nad podwyżką stóp procentowych na danym posiedzeniu. Czyli innymi słowy, członkowie Fedu mogą brać udział w dyskusji wszyscy, natomiast głosują tylko ci, którzy mają ku temu prawo w danym roku. I właśnie coś ciekawe, to w zeszły tydzień właśnie obfitował w wypowiedzi tych członków Fedu, którzy właśnie mieli prawo głosu. Zaczęło się generalnie od, tutaj akurat nie widać tego wystąpienia pana Dudleya, ale generalnie zaczęło się od tego, że z wtorku na środę mieliśmy wystąpienie raz, że Johna Williamsa, to jest szef Fedu tak patrzę na szef Fedu z San Francisco oczywiście, John Williams, który właśnie ma prawo głosu w FOMC w tym roku. I później jeszcze była wypowiedź Dudleya. William Dudley jest to szef Fedu z Nowego Jorku. Osoba, która ma stałe prawo głosu w FOMC i z racji tego jakby tutaj takiej ustawowej, że bym powiedział. I on był uznawany trochę jako taki cień pani jeden. No i Dudley, który mówi, że sytuacja jest taka, że jakby no zaczyna wymuszać konieczność rychłej podwyżki. To zostało odebrane jako sygnał do tego, że właśnie zaczyna się przechylać szala na tą podwyżkę w marcu. Dudley też podobnie powiedział się Williams, który wcześniej tak troszkę się też wahał, więc z wtorku na środę te oczekiwania na podwyżkę stóp wyraźnie skoczyły. Później jeszcze mieliśmy w nocy ze środa czwartek wystąpienie niejakiej pani Lael Brainard. Lael Brainard jest to członek zarządu Fedu, osoba, która z reguły była taka konserwatywna, nieco w poglądach. I tu też wypowiedź, która sugerowałaby, że no, sytuacja zaczyna wymuszać takie pewne działania tutaj na poziomie 100%. Więc kolejny głos dyskusji, Lael Brainard też się ku temu skłania. Loretta Mester również mówi o tym, że stopy powinny rosnąć. Mówi też oczywiście o tym, że od danych będzie zależało wiele. No i wreszcie piątek, Jerome Powell, mówiący też, to akurat może nie, Jerome Powell źle. Natomiast Stanley Fischer oczywiście i pani Yellen. Fischer, który mówi, że poprze kolegów w temacie podwyżki. I Yellen mówiąca o tym,
Taki ruch w marcu byłby pożądany, bo gospodarka znajduje się blisko swoich celów zatrudnienia i inflacji, więc widać, że ta szala w Fedzie właśnie przechyla się na korzyść tego, że ta podwyżka może się pojawić. Ja może pokażę jeszcze Państwu, jak wygląda generalnie skład Fedu w tym roku. O, otworzymy sobie nowe okienko. Wkleimy sobie gotowego naszego linka. Proszę bardzo. To są głosujący wszyscy członkowie Fedu, a czy FOMC w tym roku. No i widać właśnie, że tutaj jest wspomniany przeze mnie Williams, jest też Dudley, Brainard. Mieliśmy słowa Iwansa w piątek. Iwans z Chicago pozostał jednak gołębiem, bo on tam ma obawy odnośnie oczekiwań inflacyjnych, że one są jednak zbyt niskie w drugim okresie. Ale mieliśmy też w zeszłym tygodniu Harkera, mieliśmy Fischera, Kaplan tak był, powiedział pół na pół, ale nie mówił o tym, że podwyżki nie poprze. Więc no widać, a Laker oczywiście za podwyżką to jest wyraźny gołąb, znaczy wyraźny jastrząb, przepraszam, Mester też, więc widać, że no przechyla się szala na to, że ta podwyżka w marcu, czy w połowie marca już za 1,5 tygodnia się pojawi. Natomiast, co ciekawe, dolar się cofnął. I to widać było wyraźnie w piątek. Czemu dolar się cofnął? O tym dzisiaj rano też pisałem w raporcie. Jest tutaj ciekawa bardzo rzecz, że jeden, ale też pozostali członkowie Fedu, mówiąc o tym, że marzec jest właściwy, oni oczywiście opierali się na tym, co widać w danych makro, czyli zatrudnienie, inflacja i tak dalej. Natomiast żaden z tych członków, znaczy członkowie Fedu nie chcą za bardzo komentować tego, co może poczynić dla gospodarki Trump. Czyli Trump się wiąże z pewną trochę niepewnością, niejasnością i tak dalej. Z kolei też ze strony samego Trumpa również brakuje nam wciąż konkretów. Ja tu może wspomnę, że mieliśmy przekaz ze strony Trumpa z wtorku na środę. Przekaz dotyczący, przekaz, który Trump wygłosił przed połączonymi izbami kongresu, natomiast no, cały czas tutaj brakuje jakichś konkretów, tak? No, wprawdzie mieliśmy zapowiedź, że to jest 1 bilion dolarów na inwestycje, na infrastrukturę, natomiast no, wciąż brakuje jakichś szczegółów w temacie podatków, czy czegoś, co rynek najbardziej interesuje. No, tak napisałem Państwu, być może coś się pojawi więcej 16 marca, kiedy będzie publikacja nowego planu dla budżetu. Natomiast trochę martwi kwestia braku woli poparcia ze strony administracji Trumpa dla ustawy, którą przygotowana jest w Kongresie, ustawa dotycząca podatku granicznego. To się Trumpowi nie podoba. Trump uważa, że to trzeba zrobić inaczej, zrobić to prościej. Natomiast to może chłodzić trochę współpracę z Kongresem. Bo jeżeli Trump zawetuje to, co Kongres wymyślił, no to pytanie, czy Kongres nie zacznie trochę tutaj psuć też Trumpowi jego pomysłów, tak? No i pytanie, czy z szumnego programu podatkowego zostanie to, co jest kluczowe, czy też właśnie ta sprawa się nie zacznie nam nieco przedłużać. To jest też ważna kwestia. Natomiast tak, ważne też jest tutaj to, że jeżeli Trump
będzie wetował podatek graniczny, to też trochę znika impuls, który mógłby dolara umocnić, bo rynki wyceniały, że jeżeli ta ustawa, którą kongres przygotuje, zostanie przyjęta, to ona może doprowadzić właśnie do takiego nieco skokowego umocnienia się dolara. Więc jeżeli ten temat gdzieś tam jest zbywany, to w takim układzie ten wątek też gdzieś może być zepchnięty. Kolejna ważna rzecz, to jest to, o czym też tu Państwu napisałem, to jest to, że Trump zaczyna być wikłany w różne afery związane z jego ludźmi. Czyli wpierw dymisja generała Flynna, a teraz duże problemy prokuratora generalnego Jeffa Sessionsa, tak? Więc tutaj oczywiście bez przerwy cały czas wątek rosyjski się przewija, tak? Że ludzie Trumpa się kontaktowali z Rosjanami. Tutaj Trump w niedzielę wyciągnął takie kolejne działa, tym razem przeciwko demokratom. Sugeruje tutaj, jakoby ludzie Obamy podsłuchiwali w ogóle na zlecenie Obamy Trumpa w kampanii wyborczej. Także no, robi się takie trochę dziwne zamieszanie, które no, może utrudniać taką konkretną pracę z kongresem. Także będzie dużo hałasu, dużo, tak tu jak Państwu mówiłem, bicia piany takie trochę pod siebie, natomiast mało konkretnych rzeczy. W temacie podwyżek stuprocentowych myślę, że ważnym bardzo pytaniem, które warto sobie postawić w kontekście też tutaj tej tabelki i tego, co członkowie Fedu nam przekazywali ostatnio, to jest pytanie o to, ile tak naprawdę w tym roku może być podwyżek stóp procentowych w USA. No bo jeżeli będzie podwyżka w marcu, no to naturalnie rzecz biorąc, rynek powinien zacząć w pewnym sensie rozgrywać scenariusz nawet czterech podwyżek. No bo pasuje, tak? Marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień. W związku z tym przekaz ze strony Fedu powinien być generalnie dość jastrzębi po tej podwyżce marcowej, sugerując kolejny ruch w czerwcu. Natomiast jeżeli jeden mówi o tym, że oczywiście wszystkie tutaj argumenty odnośnie inflacji czy zatrudnienia są jak najbardziej propodwyżkowe, ale też mówi o tym, że nie do końca chce zajmować się teraz Trumpem, to może tak być, że przekaz, który Fed wyda w połowie marca po podwyżce, będzie taki, no, powiedział, ważony, tak? Nie będzie mówił nadmiernie o tym, że stopy mogą wzrosnąć w czerwcu. Więc być może dolar tutaj dostanie jakiegoś pretekstu do korekty. Zwłaszcza, że tak jak Państwu też napisałem w komentarzu, pytanie jest o G20. G20 szczyt 2 dni po posiedzeniu Fedu. Mamy spotkanie ministrów finansów i szefów banków centralnych państw grupy G20 w Niemczech. No i pytanie właśnie, jak administracja USA zamierza rozgrywać temat siły dolara? Czy tu się tutaj coś zmieni? W ogóle ten wątek jest bardzo, bardzo, bardzo interesujący. Tak notabene dość ciekawe rzeczy się działy w piątek na meksykańskim peso. To było pokłosie słów nowego sekretarza do spraw handlu USA, pana Wilbura Rossa. On zwrócił uwagę, że należy wypracować tutaj bardziej korzystne dla Amerykanów warunki eksportowe. Ale co ciekawe, zwrócił uwagę na to, że
ta negocjacja warunków będzie też dość korzystna dla Meksyku. Czyli, że obie strony na tym korzystają. Też do zrozumienia, że peso jest zbyt słabe, że należy podjąć działania, które to peso ustabilizują. Też, no i też ciekawy wątek, to był zarzut do Niemiec, że Niemcy zyskują dzięki słabemu peso. Coś ciekawe. Peso zyskuje w tym momencie, dolar stracił. Jak sobie spojrzymy na wykres, na troszkę może wychodzę z głównego wątku, ale to jest bardzo ciekawa rzecz, warto sobie o tym powiedzieć. Już szukam tego wykresu. O, jest. Wykres relacji dolara do peso. To jest największy ruch od mniej więcej tego momentu. Czy też tutaj jak patrzymy. No mniej więcej jest większy ruch od paru miesięcy, takich dziennych. Właśnie mamy miejsce w piątek. No widać właśnie, że peso ma się dość dobrze i to już od pewnego czasu. Więc widać, że Amerykanie cały czas gdzieś tam próbują wplatać różne ciekawe wypowiedzi dotyczące właśnie tych relacji handlowych, ale związane z tym, że to waluty ich partnerów handlowych są wyceniane zbyt nisko. Właśnie teraz było coś na temat peso. Pytanie, czy na przykład coś nie wróci odnośnie jena, czy też nie wróci nic odnośnie na przykład euro. Tutaj może być dość ciekawy w ogóle wątek, bo na przykład, tutaj też napisałem to Państwu dzisiaj w komentarzu, 14 marca, czyli dzień przed Fedem, mamy spotkanie na szczycie pomiędzy Angelą Merkel i Donaldem Trumpem. 14 marca w Waszyngtonie. Pytanie, co i jak tutaj będzie omówione, tak? Na ile uda się ewentualnie złagodzić jakieś wzajemne animozje pomiędzy Niemcami i Amerykanami, które widać Trump ma do Angeli Merkel, czy też nie. Więc tutaj też to, jak wypadnie spotkanie, może mieć duży wpływ właśnie na G20, które będzie 17-18 marca. Więc tutaj gdzieś ten wątek właśnie się może przewijać. Więc wracając do naszego głównego tutaj też tematu wykresu koszyka Bossa USD i tak dalej. Co wiemy? Wiemy, że podwyżka stóp procentowych będzie 15 marca. To jest niemal pewne, tu nic się aż takiego nie wydarzy, żeby to miało być odwrócone. Natomiast nie wiemy, jak będzie przekaz po podwyżce, tak? Czy nie wiemy, na ile Fed będzie gotowy sugerować kolejny ruch już w czerwcu. Dane makro, które mamy w tym tygodniu, są w zasadzie mało ciekawe, bo tutaj mamy tylko wyłącznie klucz tkwi w tym, co będzie w piątek, czyli rynek pracy. Tutaj ja bym zwrócił główną uwagę na kwestię związaną z płacami. Naprawdę te dane są coraz mniej ważne. Fed i tak wie, że tutaj jesteśmy blisko tak zwanego pełnego zatrudnienia. Więc teraz warto, żeby to zaczęło się w końcu przekładać na ożywienie dynamiki płac. Tak? Jeżeli zobaczymy jakiś skok w górę, to jak najbardziej będzie też impuls do tego, żeby Fed dał być może bardziej jastrzębi przekaz właśnie po podwyżce marcowej. Więc tutaj na to zwracam uwagę. Natomiast jutro takim pretekstem trochę do jakiejś aluzji Trumpa wobec innych krajów, czyli mówi o aluzjach handlowych, mogą być ewentualnie dane o bilansie w handlu za styczeń. My to poznamy jutro o godzinie 14:30. Oczekiwany jest wzrost deficytu o jakieś niecałe 4 miliardy dolarów do poziomu 48 miliardów dolarów w styczniu.
Więc tak, dość generalnie jakieś preteksty mogą być właśnie takie komentarze, jeżeli już. No widzimy dobrze, że Donald Trump używa często Twittera, w związku z tym wszystko możliwe, tak? Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o zeszły tydzień, to zwróćmy uwagę na dwie kwestie. To, że mieliśmy dobry indeks ISM dla przemysłu i też dla usług, natomiast w tych indeksach ISM trochę obawy budziły te subindeksy zatrudnienia. One tak dobrze już nie wypadły, więc też pytanie właśnie, jak ten rynek pracy w piątek będzie na tyle dobry. Też właśnie tak też mówią w sumie Państwu o płacach, tak? No i będzie dobre, żeby tutaj pchnąć ten temat bardziej jastrzębiego przekazu ze strony Fedu po posiedzeniu. Zaraz właśnie mówimy już o tym, że jakby wszystko sprowadzamy teraz do tego, że należy próć wyceniać nie podwyżkę stóp w marcu, tylko przekaz, który będzie po posiedzeniu marcowym ze strony Fedu. Na ile on będzie sugerował ruch w czerwcu. Teraz, co jeszcze jest ważne? Wykres, tutaj, który Państwu pokazuje, i właśnie ta moja sugestia odnośnie tej linii trendu, że ona może tu nas ograniczać, czyli załóżmy, że idziemy do piątku w górę, no i mamy znowu problem z linią trendu, tak? Jest posiedzenie Fedu. O, możemy sobie zrobić taką trochę, powiedzmy sobie, jakąś symulację, tak? Czyli próbujemy sobie tą linię dalej w górę estymować. No i dobra, idziemy do góry, patrzymy na 15 marca, tak? 15, o, to jeszcze muszę pojechać w takim razie dalej. 15 marca. Jeszcze wyżej, dobrze. Jeszcze tu widzę, tylko do 13 mam to wydłużone. No dobrze, tutaj jeszcze musimy sobie, widzę, trochę to próbować pokompresować. O! Jedziemy jeszcze wyżej. To sobie parę rzeczy poprzedłużamy. Po pierwsze, ta linia, jak widzą Państwo, ona bardzo idzie szybko w górę. 15 marca ona będzie mniej więcej gdzieś w tym miejscu. 86-90, więc ona będzie tu sugerować jakby duże problemy z przejściem tego. Oczywiście trzymanie się tej linii bardzo sztywno, no po pierwsze nie do końca jest właściwe, bo ona to mówi, ona szybko się podnosi do góry. Natomiast mi chodziło o coś innego, o pokazanie Państwu pewnych ograniczeń w tempie wzrostów dolara, że to, co mnie osobiście zastanawia, to, że jak na skalę wzrostu oczekiwań dotyczących podwyżki stóp procentowych w marcu, bo pamiętam, że one jeszcze 3 tygodnie temu wynosiły jakieś 10-15%. Teraz przekraczają 80%. A zobaczmy, przez 3 tygodnie indeks dolara, indeks BOSSA USD, on oczywiście wzrósł, ale to jest wzrost mniej więcej z 84 punktów na 85. Generalnie, tak naprawdę, to powinien być wzrost tego typu. Czyli jakśmy to obserwowali po Trumpie, tak, że to był wyraźny skok do góry. Tego nie widać. Czyli widać, że rynki zaczynają kombinować w tą stronę, że aha, Fed chce podnieść stopy teraz, to być może to będzie taki ruch wyprzedzający w zamiennie za czerwiec. Czyli podwyżka teraz, ale w czerwcu już podwyżki nie będzie, dopiero będzie we wrześniu. Więc takie być może to obawy się pojawiają. W związku z tym ten ruch nie jest aż taki wyraźny. Więc reasumując, wiele będzie zależało tutaj od tego, jaki będzie komunikat po posiedzeniu 15 marca. Na ile będzie się strzębi?
No i teraz trochę rzeczy o wykresach. To pokażę Państwu kilka kombinacji, kilka ważnych rzeczy, które być może nam powiedzą coś na temat przyszłości BOS-a USD. Pierwsza rzecz, która uwagę zwraca, to jest zachowanie się tego wskaźnika. Stochastic 1554. On dość dobrze jest taki porównywany z, jako wskaźnik trendowy, tak? W związku z tym tutaj, zobaczmy, od tego momentu mamy trend do góry dolarze i też możemy to dać jako zaczepienie. Tu się nam ten trend popsuł, tutaj, czyli to jest połowa stycznia i jak widać w ogóle rynek zignorował tutaj tę zwyżkę. Nie nastąpiło znów taki sygnał przyjęcia się tych średnich. Dalej to wygląda kiepsko. Więc jakby rynek jest gotów do dalszego spadku. Druga sprawa to jest RSI, który analogicznie jak tutaj przy Stochastiku był nałożony na dołek, który miał miejsce rok temu na początku maja. I też w połowie stycznia nastąpiło wyłamanie. Teraz ruch powrotny i widać właśnie w tej pytanie, na ile rynek, na ile wskaźnik wejdzie z powrotem do góry, a na ile się nie odbije do dołu. Jest pewne ryzyko, że jeżeli się odbije do dołu, to to będzie sugerowało być może coś takiego. Coś, co na obecną chwilę nam się wydaje być mało wyobrażalnym scenariuszem, no bo każdy powie, no jak to przecież podwyżki stóp w USA, wybory w Europie i tak dalej, tak? Natomiast takie ryzyko tutaj, przynajmniej z tego układu, gdzieś tam nam się pojawia. Na koniec zwróćmy uwagę też na przebieg nawet samego MACD. On jest tutaj. Fakt, że na histogramie trochę się ta różnica zmniejszyła pomiędzy dwoma średnimi, ale tutaj też ten MACD nie jest jakoś taki, bym powiedział, rewelacyjny, tak? Jeżeli byśmy mówili o jakiejś formie wzrostów. Więc to jest na pewno coś, co tu uwagę przykuwa. No jedynym dobrym wskaźnikiem jest wskaźnik traders, bo on jest, ta linia zielona jest powyżej średniej czerwonej i średniej żółtej. A tutaj to jest właśnie dobre, tak? Natomiast no reszta tutaj daje pewne wątpliwości. Układ dzienny dla tego wskaźnika, też to połączony razem z Heiken Ashi. Heiken Ashi jest to taka technika też badania trendu na świecach. Tutaj z tego takiego dużego skrótu wynika, że zielone świeczki są wzrostowe, czerwone są spadkowe. Ja tutaj od razu powiem, że użyłem Heiken Ashi domyślnego, tak? To nic nie zmieniałem. To jest domyślne stawienie z platformy. No i teraz patrzymy na wskaźniki, tak? Mimo że tutaj nam się próbowało podnosić ostatnio dolar do góry, to jednak to jakaś pewna rezerwa co do tego podnoszenia się jest. Także widać tutaj pewne takie małe niuanse są, które można sobie na wykresie tychże wskaźników wskazać. Oczywiście, jeżeli impuls jest na tyle silny, to wiadomo, że łamie te wszystkie złe wskazania, ale są właśnie pewne ale, które mogą mieć znaczenie w ciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni. Jeszcze teraz zerkniemy sobie na tak zwany FUSD. FUSD to jest odpowiednik dolar indeksu, czyli tego, co Państwo mogą znać ogólnie z rynku, czyli ten wskaźnik dolarowy. I tutaj sobie też popatrzymy na kilka ważnych rzeczy. Po pierwsze linię trendu wzrostowego, tu akurat te rzeczy
o których mówiłem Państwu wcześniej, czyli na przykład RSI. Na ujęciu tygodniowym to się udało mu się przebić z powrotem do, jak widzimy, do tranzystowego, ale MACD został tutaj w takiej fazie niejasnej, Stochastik tak samo. Druga sprawa, no to powstaje też pytanie, dlaczego rynek ma jakieś problemy z wyjściem powyżej tego poziomu. Czyli to jest poziom szczytu z listopada. Przepraszam bardzo. Z listopada. Bo oczywiście z automatu, jeżeli widzimy takie problemy, to nam się z automatu włącza zawsze tak zwany tryb pytań o zmianę trendu. Oczywiście to może być to uznane za absurd, ale wszystkie możliwości należy zawsze, w każdym momencie rozważyć. Nawet te, które się wydają być najbardziej absurdalne. No w tym momencie to nam się wydaje absurdalne, tak? Ale czemu nie, tak? Dopóki będą problemy z wyjściem powyżej tego poziomu, to jest dokładnie 102,10, no to będzie mieć taki trochę absurdalny scenariusz tego, że to być może jest RGR i być może dolar w ogóle nam zacznie iść w zupełnie inną stronę. Jeszcze to zamienimy sobie na dzienny układ. Patrzymy tylko sobie na dzienne wskaźniki. Tu akurat dzienne wskaźniki nam wiele nie mówią. Jak spojrzymy, to tu jest takie trochę zawieszenie. Tu jest zawieszenie, tu jest trochę problem z dynamiką na histogramie. Histogram to są te linie pionowe do góry. I one pokazują różnicę między dwoma średnimi, tą niebieską i tą czerwoną. Jeżeli histogram nie przyspiesza, no to znaczy, że to jest pewien problem z trendem, tak? Widzimy, że właśnie to jest taki trochę przerywany ten trend ustawy. Więc taki scenariusz gdzieś tam na uwadze można mieć, mimo że się wydaje absurdalny. Analogicznie ten sam problem jest na wykresie BOS-a USD właśnie. Czyli 85,42 to jest ten nasz punkt właśnie z listopada, który no, był draśnięty o 8 tutaj setnych, bo było 85,5, ale nie udało się wyjść, utrzymać tego poziomu. Czyli dalej tutaj też można by taki scenariusz jakiegoś pseudo RGR-a zrobić. Podobnie jak tam. Tak, mówię, to może być uważane za totalne dziwactwo. Mówię, wszystkie scenariusze należy mieć na uwadze. Więc reasumując, dolar ma szansę na podbicie ponownie. Będziemy patrzyli na dane, które będą w piątek. Natomiast powstają pytania o przekaz ze strony Fedu, na ile po podwyżce marcowej będzie podwyżka czerwcowa. I druga rzecz to kwestia związana z G20, ewentualnie tutaj tematem spotkania 14 marca, czy przed G20 spotkania Trump i Merkel. No i wreszcie temat trzeci to tak zwany plan budżetowy, który być może pokaże nam jakieś szczegóły odnośnie podatków. To jest 16 marca. Czyli tutaj kilka czy jest, ale dolar, no tak jakoś do końca się nie klei. Więc pewne ryzyka są. Teraz troszeczkę o euro. W dużym skrócie o euro. Polecam od razu ten indeks do analizy. To jest Bossa Euro. On jest tego dostępny u nas w BOŚ-u na bossafx.pl.
Co widzimy? Widzimy, że 2 tygodnie temu nastąpiła próba testu tych dołków z grudnia. Odbicie. Szorujemy do góry. Przestrzeń, patrzymy, do ruchu jeszcze jest na większości wskaźników. To oczywiście nie jest jakiś ruch, bo powiedział z gatunku tych silnych, ale jest. Mogę zobaczyć, że właśnie zeszły tydzień euro zakończyło taką świecą białą, mimo że to dolar wszędzie, jak się mówi w mediach, był na fali, tak? Jemu dolar był na fali, ale euro było lepsze niż dolary. I tu się nam zawsze włącza taka lampka, tak? Skąd to się wzięło, tak? My teraz sobie spójrzmy sobie po kolei. Zacznijmy może od koszyka dolara. To jest za poprzedni tydzień. O, jeszcze raz może go tutaj wrzucę. Dolar rzeczywiście był na fali, ale no widać, że to no okej, no zyskał, ale czołówkę otwierają waluty, które tak są słabe. Z założenia. Czyli turecka lira, dolar nowozelandzki, kanadyjski, funt brytyjski. To i tak byłoby słabe. Więc dolar zyskał, ale tak nie do końca. Tu widać pewien dysonans, tak? A jeżeli weźmiemy euro, to też to się tak wygląda podobnie jak trochę dolar, ale rzeczywiście wygląda trochę lepiej. Tu więcej zielonego koloru jest. I czerwone są mniejsze, te gramy, mniejsze spadki są na czerwonych. Więc euro zachowało się nieco lepiej. Skąd takie zachowanie euro? A to już wytłumaczymy Państwu na kolejnym takim naszym ważnym przed wyborami we Francji temacie, czyli sondaże, jakie napływają z Francji. Mówiłem Państwu o tym linku. Wystarczy wpisać sobie French Election 2017 Poll i to jest na Wikipedii. Na bieżąco. Bardzo fajna rzecz. Okazało się w zeszłym tygodniu, że Macron w jednym z sondaży, to akurat, o jest, to jest ten sondaż od Oxa, to jest w sondażu od Oxa, że Macron wskoczył powyżej Le Pen. Chociaż tutaj drugi sondaż, jak widzimy, Kantar-Sofres już tego nie potwierdził, tak? Już potwierdził, że znowu Le Pen jest na górze. Natomiast sam ten fakt tutaj, że właśnie Macron wskoczył powyżej Le Pen, jakby trochę ręki onieśmielił, tak? Że jednak to ryzyko związane z wyborami we Francji nie musi być aż takie duże, skoro Macron oczywiście zaczyna nabierać rozpędu. Oczywiście druga tura Macron versus Le Pen tutaj dobrze pokazuje na górze, czy ten kolor żółty to jest poparcie dla Macrona, poparcie dla Le Pen. Widać, że ostatnie kilka dni Le Pen dostaje trochę po głowie w sondażach. No i tu widzimy, co by się wydarzyło przy relacji Macron versus Le Pen. 60, a wróć, to nie jest bieżący, już mamy bieżący, jest na samym dole. 60 mniej więcej 1% do 39. Druga tura. Teraz druga rzecz, która jest bardzo ciekawa, to jest to, że ta radość rynków w temacie Francji będzie miała jeszcze jeden ważny aspekt, który tą radość może zmącić. To jest kwestia pana, który się nazywa François Fillon. Jak Państwo może słyszeli, czy oglądali w telewizji, François Fillon ma problemy
związane z zatrudnieniem swojej żony, trochę fikcyjnie. Ma sprawy sądowe i w zasadzie członkowie jego partii, Partii Republikanin, chcieliby, żeby chwilą wyścigu już dalej nie uczestniczył. No i teraz zobaczmy, że dwie sondażownie zrobiły taki test, co by było, gdyby chwilą zrezygnował, a do gry wszedł Alain Juppé. Bo Alain Juppé to był numer dwa w prawyborach, a akurat chwilą te prawybory wygrał, Alain Juppé był zaraz za nim. No i zobaczmy, że przy wersji, kiedy wchodzi Alain Juppé, dwa sondaże, które takie możliwości dopuszczają, pokazują, że to Juppé byłby liderem, a nie Macron. Natomiast czym to wszystko grozi? To grozi na pewno tym, że jak to się mówi, gdzie się dwóch bije, ten tam trzeci korzysta. Czyli zupełnie niepotrzebna walka między Macronem a Juppé. Ewentualnie jakby ta walka może sprawić, że rynek, że jakby politycy teraz lubią to, że jednak Le Pen jest tym głównym przeciwnikiem. I tego trochę rynki się boją, bo rynki już nie chcą mieć znowu kolejnych niespodzianek, tak? Kolejnej przekładanki. Czy Macron, czy Juppé? Czy Macron, czy Juppé? Rynki chciałoby, żeby to był Macron. W związku z tym właśnie ta reakcja rynków była taka pozytywna w piątek, jak Macron wskoczył tutaj w sondażach nad Le Pen. Tutaj widzę, nie ma zrobionego sondażu takiego testowego pomiędzy Juppé pomiędzy Juppé a Le Pen. O, jest. To jest akurat stary sondaż, widzę. Taki testowy, ale to są stare sondaże. Ostatnie były robione w lipcu zeszłego roku. No i tutaj oczywiście Alain Juppé miał dość mocne notowania. Z tym rzeczywiście, tak jak powiedziałem Państwu, no, taka przepychanka dobrze tutaj niczym nie wróży. Odnośnie Filona, no dzisiaj to agencje rano pisały, że Filon ma ważne spotkanie z swoją partią. No i tu znów się pojawiają spekulacje, na ile Filon oczywiście nie zrezygnuje. Natomiast no, Juppé powiedział, że on czeka spokojnie z boku, dopóki Filon sam nie odejdzie, to on nie chce być brany pod uwagę jako osoba, która jest w wyborach. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast rzeczywiście tutaj to troszkę ręki może zamieszać. Ale tak, poza Francją, ważna jeszcze jest kwestia związana z Holandią. I w temacie Holandii, bo Boris to już w najbliższy, za tydzień 15 są wybory w Holandii. I tutaj zwróćmy uwagę na to, że te wybory zaczynają znów pokazywać, że liczy się znów VVD, czyli tutaj to jest partia People Party for Freedom and Democracy, czyli partia rządząca premiera Marka Rutte. Ona znowu zaczęła mieć w sondażach lepsze wyniki. Wprawdzie ostatnio tu widzę dwa sondaże z sondażowni Pale. Pokazują znów, że to eurosceptycy mają poparcie, ale oczywiście sam fakt, że tutaj znów się pojawiły takie głosy łeb w łeb, na pewno są trochę lepszym prognostykiem dla Holandii, tak? Czyli widać, że eurosceptycy aż takiego poparcia nie mają. Oczywiście, wiadomo, ważne będzie rzeczywiste głosowanie, tak? Czyli zobaczymy, na ile to, co po 15 marca nadejdzie, na ile się będzie względnie pokrywało z sondażami, bo jeżeli rzeczywiście się okaże, na przykład, że PVV na przykład zdobędzie 28% czy 30 parę procent, tak?
załóżmy tak, to było na przykład te w sondażach jeszcze w styczniu, tak, że to była bardzo silna przewaga, to w tym momencie oczywiście znów wzrosną obawy o niedoszacowanie Marine Le Pen. I ona się będzie właśnie trochę bał tego, że tu zupełnie niepotrzebnie jest stała się ta przepychanka między Macronem a Juppé. To jeżeli chodzi o eurodane, które mieliśmy w zeszłym tygodniu ze strefy euro, tu warto o nich powiedzieć sobie troszeczkę. One wypadły tak sobie. Tutaj nie było jakichś rewelacji. 108 indeks nastrojów. Inflacja we Francji wstępna za luty wypadła niżej niż oczekiwano. Tutaj taki pierwszy ważny sygnał, że jednak nie jest wszystko tak do końca ok. Indeksy PMI dla przemysłu wypadły w końcowej wersji nieco gorzej niż w pierwszej. Podobnie tu dla usług też to było nieco gorzej. Inflacja HICP szacunkowa dla całej strefy euro wzrosła do poziomu 2%, ale to też było oczekiwane. I tam też tutaj, to jest tutaj może nie pokazywane, ale Państwu dopowiem, 0,9% inflacja bazowa. Tego tu nie widać, ale no, to widać, że inflacja bazowa nie rośnie. Ona stoi w miejscu. Kolejna ważna rzecz. Dane o detalicznej sprzedaży. W styczniu spadek o 0,1%, czyli też wypadło to gorzej. Czyli dane też takie super, super nie były. Raczej by sugerowały to, że Europejski Bank Centralny może się czuć komfortowo. Jeszcze komfortowo z tym, że niby inflacja rośnie, a bazowa nie rośnie. W związku z tym to na pewno o tym będzie mówił też, też będzie o tym mówił Mario Draghi. Niemniej pamiętajmy o tym, że to posiedzenie, które będzie właśnie w najbliższy czwartek, też będzie posiedzeniem, na którym będą prezentowane nowe projekcje makro. No i właśnie, to jest to pytanie, że o ile Draghi może mówić o tym, że teraz się czuje komfortowo, to pytanie, czy w tych projekcji rynek się czegoś nie doszuka, co będzie dawało jakieś argumenty do spekulacji, że no, należałoby pomału się szykować na jakąś taką poważną dyskusję o tym, co dalej z polityką ECB. Więc innymi słowy, Draghi się będzie musiał dobrze nagimnastykować w czwartek, żeby sprawić, że euro wyraźnie potanieje. To taka dość ważna dygresja, więc tu widzimy potem w okresie, że generalnie na koszyku BOSE euro przestrzeń do dalszego wzrostu euro jest. Nawet można by założyć, że jest do tego punktu, a to już jest szczyt, który był w tym roku, w końcu stycznia poziom 112,20. Czyli tu jest przestrzeń i widzimy. Na bossa euro mamy przestrzeń do góry, na bossa dolarze mamy znów pytania o to, na ile ten bossa dolar może jeszcze nam wyraźnie urosnąć, więc coś tu się, jak to się mówi, kroi, tak, ciekawego. I to należy mieć na uwadze. No i teraz kolejny bardzo ciekawy wykres. To jest euro-dolar, gdzie ja w pewnym momencie narysowałem sobie RGR-a, oczywiście RGR-a odwróconego, potem go wykasowałem, a teraz go znów sprawdziłem jeszcze raz, bo uznałem, że jednak coś w tym jest. Zobaczmy sobie. To jest wykres po tygodniu, w którym wyraźnie wzrosły oczekiwania na podwyżkę stóp w USA. Większość uczestników rynku zakładała, że podwyżka stóp w USA plus temat wyborów we Francji spowoduje, że euro-dolar ma iść na 1,03, a jest 1,0580. I jakoś zaczyna nam delikatnie, ale
iść do góry, a nie do dołu. Oczywiście na razie to można uznać za jakiś, powiedzmy sobie, prostokąt, tak, w którym my się będziemy bujać, tak, załóżmy, że to będziemy się bujać pomiędzy w przedziale 1,04, 80, 90 do 1,06, 30, tak, tak w dużym skrócie, tak, że jest jakiś prostokąt. Ale sam fakt, że euro dolar nie spada, mimo tego, że rosną wyraźnie oczekiwania na podwyżkę stóp w USA, jest jakimś tam sygnałem, tak, który by sugerował, że ten trend rzeczywiście zaczyna się nam tutaj coś zmieniać. Układ tygodniowy to jest taki bardzo fajny wykres długoterminowy, który też nam daje trochę do wyobraźni, aż powiem czemu. Ta prostokątna tutaj taki obszar pomarańczowy jest oparty o dołek, który był w marcu 2015. To było jego naruszenie, a zobaczmy, to naruszenie odbywało się w zasadzie głównie poprzez knoty. Tutaj zwyżka do pierwszego po drodze jakiegoś obszaru też oporu, cofnięcie i tu już rynek sobie nie dał rady z zejściem w dół. To w jakiś sposób można traktować jako jakąś być może budowę bazy, przynajmniej pod to, żeby przetestować, na ile tutaj ten widoczny kanał trendowy nas obowiązuje. Czyli rynkowi brakuje testu tego obszaru, tej linii. To jest generalnie też by się zbiegało ze szczytem, który był w końcu stycznia 1,0828. No generalnie ten obszar być może będzie testowany. No i być może, bo tutaj jakby to takie coś to nam się też zaczyna pojawiać. To, czy wypadniemy wyżej, to już by sugerowało oczywiście zmianę trendu. Czyli dorysowanie czegoś takiego to jest zmiana trendu. Nie wiem, na ile w tym momencie taki scenariusz można w ogóle brać pod uwagę. Na razie byśmy się ograniczyli w naszym dywagacji do takiego czegoś. I to nam zupełnie wystarczy, tak, na obecną chwilę. Czyli 1,08 jest gdzieś tam w temacie, tak? Skoro tak, wróćmy jeszcze raz do naszego tutaj wykresiku. 1,08 to jest tu. O, co ciekawe, to się też zbiega tutaj z taką linią, którą możemy sobie zrobić. Łącząc dwa dołki, dwie górki z sobą, czyli górkę z grudnia i górkę z lutego. Proszę bardzo, 1,08. Co jeszcze z ważnego? Wskaźniki. Więc idziemy po kolei. Jeśli nie może wskaźników na wersji tygodniowej. Tutaj bardzo ciekawa rzecz to jest przebicie przez stochastika linii wzrostowej trendu i tutaj próba dalszego wzbijania się do góry. RSI. Tu gorzej sobie radzi, tu nie jest tak fajnie. Czyli sygnały są mieszane. MACD nam tu wiele nie mówi. Nawet bym powiedział, że jest problem też na histogramie, bo histogram się nie zwiększa, czyli ten trend nie przyspiesza. Czyli wykres tygodniowy nam nic nie mówią, a wykres dzienny tu wygląda już to lepiej. Stochastik slow 15,54 na dziennym wykresie przebił się to przez taką spadkową linię. RSI analogicznie, a na MACD nastąpił ustanek kupna. Czyli układ dzienny wygląda korzystnie. No i teraz pytanie, które tutaj widzę, pan Rafał też zadał mi na czacie. Pytanie, kiedy będzie to 1,08 w takim razie? To
będzie zależało moim zdaniem od tego, jaki będzie przekaz po Fedzie. Bo raczej jest jasne, że tego jakby nie dojdzie w tym tygodniu. Bo tutaj słaby dolar przed danymi z rynku pracy, no trochę byłoby to ciężko, tak? Natomiast jeżeli w tym tygodniu byśmy zdołali zamknąć się właśnie w piątek w tym tygodniu gdzieś przy okolicach rzędu 1,0650 na euro-dolarze, czyli gdzieś tutaj, to rzeczywiście byłby to dobry punkt do tego, żeby zwiększać szanse na 1,08 nawet w przyszłym tygodniu, czyli po tej środzie 15 marca gdzieś takie coś by się mogło pojawić. Niemniej oczywiście to jest temat dosyć trudny i dosyć zmienny, więc tak naprawdę należałoby w temacie euro-dolara szukać takich punktów, takich dołków, w których można by znaczy inaczej, szukać dołków na podbicia euro-dolara. Tutaj zobaczmy, że tym mocnym wsparciem jest strefa 1,0525, 1,0578. I widać, że rynek w tą strefę zmierza. I teraz pytanie, jak głęboko się w tą strefę wbije? Czy się wbije delikatnie i to będzie tylko coś takiego? O, że sobie oprzemy tą linię o ten dołeczek i to będzie 1,0550. Czy to się wbije głębiej? Natomiast to naprawdę strategicznym, takim dobrym pomysłem być może jest kupowanie, ale właśnie poniżej 1,05,5 do 1,025. W tym momencie mamy tu jeszcze jakiś tkowy zapas, tak? Jeżeli się wbije do góry. Natomiast oczywiście to będzie taka przepychanka na bliższe dni, bo jeżeli się zakończy tydzień przy 1,050, czyli tutaj, to będzie bardzo dobry wynik. Ale generalnie tak jak Państwu pokazałem, wykresy i koszyka bossa dolara, i koszyka bossa euro, i wskaźniki tygodniowe dzienne, czy bardziej dzienne na euro dolarze, to nam sugeruje, że łatwiej będzie o zwyżkę euro dolara niż o zniżkę w tej perspektywie kilkunastu dni. Dobrze, teraz troszkę o polskim złotym i tutaj będzie dość ciekawie dla Państwa, bo pewnie Państwo sobie już kombinujecie, że skoro dolar może być słabszy, to złoto będzie mocniejszy. A tutaj następuje trochę pewne zamieszanie, bo jak spojrzymy sobie na koszyk bossa złoty, to na tym koszyku widać jednak pewną trudność z tym, żeby rynek sobie poradził z tym oporem. Czyli tutaj strefa oparta o dawne punkty z września, generalnie to jest pomiędzy 88 a 88,20. Rynek sobie z tym za bardzo nie może poradzić. Druga rzecz, tutaj widzimy linię wzrostową trendu, po której zaczyna się trochę niebezpiecznie ślizgać. Wskaźnikowo temat wygląda słabiej. Tutaj uwagę zwraca przede wszystkim to, że przy MACD niby idziemy do góry, ale zaczynają być problemy pewne z histogramem. No, niewielkie, ale są. Troszkę też problem. Trend boczny na RSI. Strastik tutaj w ogóle nie daje nam sygnału do wzrostów na razie. A dzienny układ. Dzienny układ też trochę bez jakiegoś wyrazu. Ale moim zdaniem powstaje pewne ryzyko, że koszyk bossa złotego może zachowywać się nieco słabiej. Mimo tego, że wydawałoby się, że wszystko jest ok, tak? Że tutaj ten przekaz ze strony Fedu będzie dla złotego korzystny. Generalnie tak,
Dla złotego w najbliższych dniach są ważne dwie sprawy. Po pierwsze, nasza Rada Polityki Pieniężnej. Tutaj 8 marca mamy komunikat. O 16 konferencja prasowa. No, wiadomo, tu nic się nie zmieni. Natomiast na konferencji Rada już tutaj będzie musiała się jakoś trochę odnieść do projekcji makro, która będzie i znana najprawdopodobniej. No i pytanie, czy nadal będzie podtrzymywać takie dosyć gołębie podejście. Ja bym powiedział, że no, im bardziej głębi przekazy strony Rady w środę, tym to może być mniej korzystne dla złotego. To raz. Natomiast dla złotego może być pozytywne to, co się pojawi w czwartek, czyli jeżeli Dragiemu się uda ewentualnie przekonać rynki do tego, że będzie utrzymane gołębie dnia, a tak mówiłem, raczej się nie uda, bo tutaj wspomniałem już wcześniej, że rynki mogły tego nie kupować tak łatwo jak wcześniej, bo też ECB zaprezentuje projekcję makro, w związku z tym, jeżeli się pojawi dyskusja o tym, że ten program wychodzenia z luźnej polityki w strefie euro może mieć miejsce, to niekoniecznie musi być dobre dla naszej waluty. Czyli dwa takie punkty trochę nie do końca korzystne. I punkt trzeci, o którym się może mało mówi, ale ja pokażę to na kilku wykresach. Wykres pierwszy to jest FUSD 500, czyli wykres indeksu giełdowego w USA. Ja wiem, że dużo wszyscy mówią o tym, że jest wieczna hossa i idziemy tylko do góry. Natomiast ja zwrócę uwagę na to, że tutaj ten układ tych kilku świec zaczyna pokazywać, że tempo wzrostów zaczyna się wytracać. Tutaj była taka bardzo agresywna zwyżka, jak był temat związany ze Snapchatem. Dość agresywna zwyżka, natomiast widać, że i wskaźnikowo, i też na wykresie ten zwyżkujący trend na giełdzie w Stanach zaczyna być nieco wykruszany. I analogicznie DAX. Wersja dzienna, to dowiesz, że aż takiego optymizmu w Niemczech jak w USA nie ma. Co prawda udało nam się wybić na nowe szczyty, to wszystko postępuje trochę wolno. No i teraz, do czego ja zmierzam? Do tego, że jeżeli na przykład wrzucimy sobie notowania pary dolara do jena, to nam tu się pojawia wątek też związany z możliwością umocnienia się jena na bazie właśnie większego ryzyka związanego z giełdami, być może. Bo, no i generalnie też geopolityka gra dużą rolę w przypadku jena, bo mamy tutaj zamieszanie wokół Korei Północnej. Przypomnę, że pojawiły się informacje o wystrzeleniu czterech rakiet dalekiego zasięgu przez reżim północno-koreański. To budzi pewne obawy związane z sytuacją w regionie, zwłaszcza, że to też jest trochę taki test dla administracji Trumpa, bo kilka dni temu Trump tutaj wezwał Chiny i Rosję, żeby się tym tematem Korei Północnej zajęły. Też Trump sugeruje coraz częściej rozwiązanie militarne wobec Korei Północnej, więc to też gdzieś tam sobie ta geopolityka może mieć znaczenie. Oczywiście nie musi, no ale może, tak? Właśnie Korea Północna. Ale tutaj bardziej powiedziałem, że giełdy ewentualnie mogłyby pchnąć nam w dół
dolara do jena. To taka moja perspektywa na kilkanaście dni, czyli gdzieś tutaj Fed i po Fedzie być może nawet taki ruch z jakimś próbą być może zejścia, tak, w dołu. No zobaczymy. Tak to chyba za bardzo może do przodu sto, więc patrzymy dokładnie, jak będzie wyglądało z giełdami. Co jeszcze ważnego? Więc tak właśnie, jeżeli chodzi o giełdy, to one oczywiście mogą tu odbić się na negatywnie na naszym złotym, więc rośnie ryzyko właśnie tego, że w troszkę może sposób nieoczekiwany, ale złoty zacznie nam nieco słabnąć w kolejnych dniach. Czyli tutaj to przebicie tej linii wzrostowej trendu robi się, staje się nieco większe. W sensie ryzyka na taki scenariusz. No i teraz sprawdźmy sobie, jakby się zachowywały te poszczególne ujęcia euro do złotego. Tutaj widać, że my sobie no, szorujemy takim trendzie bocznym, ale coraz częściej widzimy takie właśnie próby wyraźniejszego wybicia się z tego układu. I w końcu wydaje się, że te próby rzeczywiście będą realizowane. Spójrzmy sobie na ten taki troszkę szersze ujęcie. Tutaj, jak widzimy, jest linia wzrostowa trendu pomiędzy dołkiem z kwietnia, dołkiem z października, no i tymi dołkami, które były w lutym. Zresztą tutaj już były próby jej naruszenia, ale możemy uznać, że to w dalszym ciągu linia, która jest ważna. Więc rośnie prawdopodobieństwo tego, że my tu będziemy próbować się gdzieś tam wybijać do góry. Oczywiście to na razie nie będzie jakiś ruch znaczący, ale spada prawdopodobieństwo na to, żebyśmy ponownie zjechali poniżej 4,30. Czyli te 4,30 zaczyna być taką barierą od dołu, której my tutaj już raczej nie naruszymy. Jest to 4,30. No i my to powinniśmy, że raczej będziemy sobie maszerować w stronę 4,33,5, 4,35, czyli gdzieś ten rejon to jest taki rejon gdzieś docelowy do tego, żebyśmy sobie gdzieś tam zmierzali. W takiej perspektywie można powiedzieć na najbliższych 2 tygodni. Euro 4,35. Wskaźniki, czy to potwierdzają? Proszę bardzo, jak najbardziej tak. To jest dzienny układ na wskaźnikach na euro złotym. I widzimy gotowość na RSI, na stochastiku i na MACD, do tego, żeby iść do góry. Nawet na TradeX jest ten sygnał. Więc tutaj taki pomysł jest przez wskaźniki jak najbardziej wspierany. Dolar złoty. A, tu jest peso jeszcze, to już zamieniamy. Dolar złoty. Dość ciekawy układ, taki trochę męczący i bardzo konsolidacji. W zasadzie można by tu się pokusić o narysowanie czegoś takiego. O, nie wiem, na ile to będzie może. Chociaż może nie, bo to. Raczej, dobra, pozostańmy w takim razie przy. Przy takim ustawieniu. To jest jakaś forma trójkąta, taka trochę niespotykana, bo on się rozszerza z czasem. Natomiast takie możliwości też gdzieś tam są. Uwagę zwraca to, że nie udało się tutaj przejść przez to wsparcie 403 i pół 404. To tutaj nam się przy 405 już się wybroniło. I cały czas takie właśnie ciągłe przekładaniec.
Oczywiście nie pomoże w tym sytuacji na euro-dolarze, gdzie będziemy obserwować właśnie, tak jak wspomniałem, te próby podnoszenia się do góry prędzej niż do dołu. Więc tutaj jest teraz taka sytuacja, że złoty, jeżeli będzie tracił, to on będzie tracił bardziej do euro niż do dolara. Właśnie z racji tego ustawienia na euro USD. Więc tutaj ja bym na razie pozostał przy tym założeniu, że to jest silny opór 4,09 i pół 4,10 i że tego nie możemy za bardzo przejść. Czyli to pozostanie nam jako opór. A z dołu oczywiście tym wsparciem pozostaje ten dolna linia tutaj tego naszego trójkąta, czyli rejon rzędu 4,03,5, 4,04. Więc tutaj dolar raczej będzie dość męczący, jeżeli chodzi o takie granie. To już widzimy to ostatnie kilkanaście dni. Bardzo męczący rynek. Wybicia częste w górę, do góry, do góry. Także tutaj jeszcze przy spreadzie, który jest na dolar złotym, to po prostu trochę staje się mniej opłacalne. Jeszcze na koniec trochę powiem Państwu o wykresie OZIEM. Wrzucimy, nie, giełdy nie wrzucamy, bo to już się powiedzieli o giełdzie, o DAX-ie, więc naszej giełdy nie wrzucamy, ale przy naszej giełdzie, o, mogę tylko powiedzieć, zwrócić uwagę na jedną rzecz, to coraz częstsze świeczki, także białe, ale z knotami od góry. No i tutaj w zeszłym tygodniu po raz pierwszy, choć nie, w sumie to nie, no ale no, się pojawiły jakieś takie pierwsze sygnały, że nie udało się przebić poprzedniego szczytu. Ale miało być o franku. Już szukamy sobie. Szukamy sobie relacji leczących franka. Ja od razu ustawię Państwu wykres stóp zwrotu. Widać, że dość mieszany rynek. Troszeczkę jakby odpuścił sobie Europejski Bank Centralny, bo te zmiany na euro franku są niewielkie. Ale patrząc na układ techniczny, możemy jednak stwierdzić, że no w perspektywie dłuższej jakieś szanse na umocnienie się franka większe w ujęciu globalnym to chyba nie są. Już sobie to oglądamy. O, tutaj widać to euro do franka. No na tym przykładzie oczywiście dość ładnie widać to, jaką pracę, mozolną pracę wykonuje SNB. No i tu się udało bardzo ładnie przytrzymać rynek, wygenerować dość ładne sygnały wejścia. No to był w piątek, tu mam takie ładne wybicie. Biała świeczka na euro CHF-ie w piątek i sygnał wejścia na wskaźnikach. Dość dobrze to wygląda. I teraz należałoby tutaj dać sobie wsparcie. 1,0670. I myślę, że to wsparcie tutaj powinno się na bliższych dniach bronić. Kolejne okresy to takie właśnie mozolne, powiedział, wspinanie się eurofranka do góry. Oczywiście im lepsze informacje dotyczące polityki w strefie euro, tym ta wspinaczka będzie szybsza. Natomiast ja bym nie wykluczał, że docelowo, a to być może jest docelowo nawet po wyborach już we Francji, że my po prostu wyraźnie wybijemy tą linię spadkową trendu.
ta linia można już rysować od października i że my ten rejon po prostu tutaj 1,0760 na obecną chwilę wybijemy do góry. Czyli taki scenariusz to jak najbardziej tak, ale to jest dopiero po wyborach we Francji. Natomiast taka konkluzja rodzi dość ciekawe wnioski dla pary frank-złoty. W krótkim okresie, tak jak Państwu powiedziałem, w krótkim okresie euro-złoty może iść do góry na 4,35 w przyszłym tygodniu, więc to będzie podbijało nam tutaj też w górę franka, ale frank nie dostanie wsparcia ze strony euro-franka. Więc tutaj wyłącznie będzie to przełożenie modelowe z euro-złotego. Krótkie to ujęcie, tutaj widać kilka ważnych rzeczy. Po pierwsze to, że wzrośnie nam prawdopodobieństwo wskoczenia tutaj powyżej tej linii trendu. Jeżeli to by się udało wyjść powyżej 4,0550, to w tym momencie jest to potwierdzenie z dwóch rzeczy. Właśnie przebicie linii trendu spadkowego plus tej linii poziomej 4,0550, 4,0570. Jeżeli to przebijamy, to w tym momencie jest argument ku temu, żeby właśnie wyjść sobie wyżej, więc jest pewne ryzyko, że na bliższe 2 do 3 tygodni będą ewentualnie przynosić nam jakieś tutaj próby maszerowania właśnie do góry, chociaż ja bym raczej mówił o tym, że to nie jest 4,11, tylko bardziej gdzieś poziom bliższy 4,08, cały 4,08. Tutaj taki widać na RSI właśnie układ, który by coś takiego wspierał. Stochastic 15,54 tak samo. To na MACD się to dawno temu stało, także MACD był w tym pierwszy, widać. No ale widzimy tak, że właśnie rosną tutaj szanse na to, że ten frank złoty po prostu gdzieś tam będzie dreptał nam do góry na 4,08 w perspektywie dwóch tygodni. A tak jak wspomniałem, euro do franka ma szansę teraz tu się dziś ustabilizować, czyli teraz testujemy 1,0670, natomiast później pomału do tych wyborów we Francji 3 kwietnia powinniśmy gdzieś tam sobie dojechać do tej linii spadkowej trendu i ewentualnie po wyborach ją przebić. Czyli na świecie frank raczej kontrolowany przez SNB, nie tak jak w przypadku jena, że tutaj mamy presję na mocnie jena, to na franku takie to oczywiste nie będzie. Co jeszcze? Zostałem jeszcze na funt, bo mamy czasu mało, zostało nam 6 minut, więc jeszcze troszkę będzie na temat funta. Tutaj na pewno warto sobie pokazać Państwu to, co jest w naszym raporcie zawsze. I to jest w zasadzie chyba nieliczne miejsce, gdzie mogą Państwo znaleźć ten wykres w sieci, bo to jest wykres wzięty z Reutera. To jest wykres tygodniowy tak zwanego koszyka handlowego funta, który liczy sobie Bank Anglii. No i to dość fajnie ten koszyk pracuje. Tu ja Państwu mówiłem w tych tygodniach, że należy być ostrożnym z tą siłą funta, że funt nie, znaczy, że funt nie wycenia dobrze ryzyka, które jest związane z procesem negocjacji, w ogóle samego wyjścia, tego startu wyjścia ze strefy euro, czyli formalnego już zgłoszenia
wniosku o właśnie to wyjście. Pamiętajmy, że to właśnie ma być w marcu, w tym miesiącu. Do końca miesiąca premier May powinna z takim wnioskiem do Unii Europejskiej wystąpić. Negocjacje wtedy się zaczną, mają być dwuletnie, rynek się zaczyna bać, że to będzie dłużej. Więc cała otoczka z tym związana na pewno będzie na funcie ciążyć. Druga sprawa, dane, które były w zeszłym tygodniu, nie wypadły dobrze. Te indeksy PMI spadły. 54,6 dla przemysłu, 53,3 dla usług, więc to troszkę makro gorzej. Mówię, obawy o Brexit są coraz bardziej żywe, więc tutaj tak Państwu napisałem, że być może zaczęliśmy kolejną wyraźniejszą falę przeceny. Czyli tutaj miałem na myśli to, że po prostu rynek będzie realizował scenariusz, w którym my sobie tutaj gdzieś w ten obszar, o tutaj, który był na jesieni w zeszłym roku, dojdziemy. Czyli jeszcze raz ten 73, 7, 74, który tutaj był, jest gdzieś tam w zasięgu. Jeżeli chodzi o dane, które by napływały z Wielkiej Brytanii w najbliższych dniach, to w zasadzie 10 marca jest tutaj tym kluczowym terminem, bo mamy raz, że bilans w handlu zagranicznym, ale o wiele ważniejsze dane to są dane o produkcji przemysłowej za styczeń. Tu się przekonamy, na ile tutaj te obawy odnośnie Brexitu są zauważalne. No i też mogą nam sporo namieszać dane odnośnie oczekiwań inflacyjnych konsumentów. Tutaj to może być akurat profuntowe, więc sporo zamieszania w piątek, ale najbliższe dni raczej pod tą presją jednak słabego funta. No i taka ciekawostka, że oczywiście można próbować tu kombinować to poprzez parę funt dolar, no ale jeżeli dolar może być słabszy, tak jak tu Państwu wskazywałem, to być może tu będzie więcej szarpaniny się na funcie dolarze. W związku z tym parą, którą ja bym polecał, też to zrobiłem w naszym, też mi się dodawa się daje do parkietu w marcu, to jest propozycja, żeby dać ale relację euro do funta na wzrosty. Tutaj widać, że euro, tak wspomniałem, może mieć się lepiej. Teraz zobaczymy, co powie Draghi, jak się Draghi będzie tłumaczył w czwartek. Tutaj widać, że wskaźnikowo coś tutaj też się zaczyna nam zapalać. Natomiast oczywiście tu jeden z panów powiedział, że dobrym pomysłem, i też to jest dobra uwaga, poza eurofuntem, bardzo dobrym pomysłem na słabość funta jest też para funt do jena. I to jak najbardziej można to parę sobie wskazywać, bo jeżeli oczywiście wyskoczy nam większe ryzyko na giełdach, to funt jen, który jak widać po tym wykresie, on jest tutaj bardzo, bardzo zawężony. Mamy bardzo zawężenie, mamy odbijanie się cały czas od linii spadkowej trendu. Ta linia jest rysowana od końca stycznia, to widzę już w lutym dwa razy, w marcu jeden raz. No, widać, że jest coś na rzeczy, więc jak tutaj zobaczymy czarną świeczkę, to oczywiście zaczynamy schodzić niżej. Z tym, że to jest inne małe ale, z funtem jenem jest inne małe ale, to jest właśnie ta linia oparta tutaj o dołki z
z października zeszłego roku i to jest obecnie poziom 136,60, więc jest przestrzeń, ale trzeba mieć właśnie na uwadze tą dawną dżinię z jesieni zeszłego roku. No dobrze, nie udało się nam wszystkiego zrobić dzisiaj. Mam nadzieję, że Państwo wybaczą, że nie było walut surowcowych. Ale myślę, że tutaj dużo się powiedzieli na temat dolara i w ogóle euro. Myśmy zwrócili uwagę na ciekawe sprawy, których może mało kto zwraca uwagę. Więc myślę, że Państwo wybaczą. Oczywiście tutaj sugeruję poczytanie sobie też tygodnika FX odnośnie właśnie naszych zapatrywań w temacie walut surowcowych. Zwłaszcza może być dość ciekawy dolar australijski, bo to jest posiedzenie RBA, ale i też ciekawie wygląda dolar do CAD-a, czyli do dolara kanadyjskiego. Tutaj ten wykres też wygląda dość interesująco, bo może się wydawać, że to dolar będzie tutaj miał prym, a być może nie, właśnie być może USD CAD zobaczy tu jakąś próbę zejścia w dół. Dobrze, kończymy na tym nasz webinar. Zapraszam Państwa za tydzień, to będzie 13 marca, godzina 12 i zachęcam do tego, żeby 10 marca czytać nasz tygodnik FX. No i nie tylko tygodnik FX, bo codziennie mamy też nasze raporty dzienne dotyczące walut, więc też zachęcam do lektury. Webinar był nagrywany, będzie za jakieś 2-3 godziny na bossa.pl na YouTubie, więc zachęcam, jeżeli ktoś nie obejrzał w całości, to może jeszcze raz to zrobić na YouTubie. No i zachęcam do tego, żeby być jednak z nami na webinarze w poniedziałek rano. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.